6 osób zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch pojazdów w Gościszewie. Droga krajowa została zablokowana, a służby wytyczyły objazdy. A nic, ja tak spałam, że nic nie słyszałam. A do której godziny? Tak mówię, to było przed 6. Przed 6. Bo za 10 ósta straż była już. Tak, ja słyszałam straż. Tak było, bo ja byłam w łazience i huk ten, nie? To wyleciałam i ten. Ja myślałam, że to gdzieś tam się stało, nie? A tu wyleciałam i sąsiadka wyleciała, też słyszała ten huk, bo też z łazienki wyleciała. Aspirant Marek Łok, kierowca pojazdem Volvo, w wieku 22 lat, jadąc w kierunku Sztumu przed miejscowością Gościszewo, zjechał na wściekły pas ruchu i uderzył czołowo jadący prawidłowo pojazd Golf III stacji w Sztumskiej. Tam w pojeździe kierująca była w wieku około 60 lat, 4 pasażerowie i kierująca, tak, i pojechali do szpitala. Wszystkie przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej w Sztumie.